Nie udało się tego odkręcić. Drugi klucz, który kupiłem, się przekręcił. W ogóle się skrzywił cały i dzwonię po asystans. Belgradu, ale jest po prostu straszny port, no niestety nie przemyśleliśmy tego i wjeżdżamy o 5. Jak zwykle. Nie jak zwykle. Czasami w dużych miejscowości wjeżdżamy w godzinach. Nie słuchajcie, no to nie jest. W Sztokholmie było dokładnie to samo. W Sztokholmie wjechaliśmy wieczorem. Dobra, przerywam to. Wjeżdżaliśmy o 17. Łukasz wypatrzył. Kołaczki, które pozdrawiam tutaj. Znajoma twarz. Ktoś z czułym spojrzeniem patrzy na ten korek. Uśmiech. Od ucha do ucha Władimira, cara rosyjskiego, czyli tutaj przyjaźnią się nadal kraje. A kto się nie przyjaźni? Z Władimirem się wszyscy przyjaźnią, ale tak. Jesteśmy w Belgradzie, jest kolejny dzień, jest już koło południa i wychodzimy powoli na zwiedzanie Belgradu, na free walk tour. Mieliśmy małe problemy ze znalezieniem parkingu, bo mieliśmy plan zatrzymać się na takim miejskim kempingu. Właściwie to okazało się, że to jest po prostu kawałek ogródka przy jakimś warsztacie. O takim kącie nachylenia. Tak, więc no i zrezygnowaliśmy, bo było pełno, nie było za bardzo gdzie się zatrzymać. Znaleźliśmy parking na Park for Night, ale po kilku próbach okazało się, że nie jesteśmy w stanie na niego wjechać, bo droga, którą pokazuje mapa, nie istnieje. Dziękuję, Łukasz. Więc skończyło się tak, że po prostu jesteśmy w okolicy tego miejsca, które znaleźliśmy na Park for Night i znaleźliśmy inny parking, który nam spasował, bo był w miarę płaski i jest blisko takiego miejsca, gdzie przywożą na lawecie auta, więc wiedzieliśmy, że tutaj jest cały czas ktoś niedaleko, jest to jakby trochę taki parking pod obserwacją. Także tu się zatrzymaliśmy, spędziliśmy noc, było lekko hałaśliwo, ale nam to nie przeszkadzało, bo ulica główna jest niedaleko. Wyspaliśmy się, jesteśmy gotowi do akcji. Pod pomnikiem cara i wieloma innymi budynkami. Na razie nie mamy pojęcia co jest co, ale w tym miejscu jest free walking tour zbiórka, czyli przewodnik, który będzie nas oprowadzał za ofiarę. Przyjdzie tutaj za parę minut i nam pokaże i wytłumaczy, kto jest na tym koniu i co to są za budynki dookoła nas. Bo jest ich tak no dość sporo, jest niektóre ładne, niektóre brzydkie. No, zobaczymy. Czekamy na przewodnika. Słuchajcie, więc już wiem kto to jest. Ten chłop na koniu to jest książę Mikołaj bodajże. Ten biały budynek to jest teatr, a ten budynek za mną to jest muzeum. I co ciekawe, w tym muzeum mieszkają koty, które podarował car Rosji z Muzeum Sankt Petersburgu, Burga. Tam jest Muzeum Ermitaż i tam mieszka 17 kotów. I 3 z tych kotów, albo 70, nie do końca bym powiedziała. I car wysłał w prezencie do Belgradu 3 koty, żeby pilnowały, żeby czasem to nie było mysz i żeby te myszy nie zjadły eksponatów. Więc tam mieszkają koty. Carskie, rosyjskie koty.
get in the restaurant that you want something without meat, because one time one girl she ordered some vegetarian meal. And they brought to her a chicken. Pani nam właśnie powiedziała nieco na temat tej ulicy. To jest jakaś ulica, na której bardzo dużo jest kawiarni, a przy okazji kawiarni powiedziała nam też o jedzeniu i o piciu. Więc tak, są trzy fazy picia tutaj w Serbii, ale to są chyba bardzo podobne niż w Polsce. To jest pierwsza faza, to jest pije się po prostu na stole, przy stole. Druga faza pije się na stole, to jest moja ulubiona faza. A trzecia faza jest pod stołem, to już jest koniec dębka, jak się za dużo wypije. I jeszcze ciekawa informacja jest odnośnie jedzenia. Oni tu mają takie, no jedzenie jest tylko mięsne, to jest to samo co w Chorwacji, to samo co na Węgrzech, po prostu wszystko jest mięsne i nawet wegetariańskie posiłki są podawane z mięsem i wszystko jest mięsne. Bardzo popularna jest pieskawica, to już jedliśmy wczoraj, to wygląda jak po prostu duży burger, hamburger, taka duża mięso jagnięcie, z jagnięcia, jagnięcina, mielone, smażone na grillu i to jest podawane w bułce z różnymi dodatkami. Super sprawa, wczoraj jedliśmy, kosztowało 200 dinarów, to kosztowało 7 zł, taka wielka buła. Są też czewapi i to jest dokładnie to samo mięso, co na tego kotleta, tylko że to jest w postaci takich malutkich paluszków, takie paluszki po prostu grube z mięsa mielonego. I to są takie najpopularniejsze, ichniejsze regionalne potrawy. I idę, bo mnie zgubiłem, lecę za nimi. Kolejna ciekawostka, ten komin za mną to jest stary browar po prostu, tutejszy. I jeżeli chodzi o browary, to mają tutaj dwa popularne browary. Jeden to jest jeleń, czyli po prostu jeleń, a drugi to jest lew, a lew to znaczy po serbsku lew. If you wanna go in the supermarket now, you can buy everything. But in that time, you can buy just some elementary things. Dobra jest ta laska. Właśnie nam powiedziała, że ta ulica to jest taka zwana Silicon Valley, czyli tak jak w Ameryce, tylko że w Ameryce Silicon Valley kojarzy się raczej z Facebookiem i z Googlem, to tutaj kojarzy się z dziewczynami, które mają silikon w piersiach. Dlaczego? Ponieważ kiedyś, za czasów komuny, nie można było prawie nic kupić w sklepie, tak samo jak w Polsce. Nie można było kupić benzyny, nie można było kupić no, prawie nic, alkoholu i tak dalej, więc pojawili się przestępcy albo handlarze, no po prostu tacy gangsterzy niby, którzy przemycali, to jest sprzedawali alkohol, sprzedawali benzynę i ich nazywali ich nazywali diesel guys, czyli facetami od diesla. Wokół nich kręciły się dziewczyny z silikonami, które chciały wejść do dyskotekę, chciały się zabawić, chciały po prostu żyć sobie, no pobawić się trochę. Więc ta dzielnica została nazwana Silicon Valley. Ten budynek za mną, który teraz widzicie, to jest budynek, w którym mieszkał brat króla. Ale brat od matki z innej matki po prostu, miałem wspólnego ojca. Więc nie mógł sobie mieszkać w zamku ani w pałacu, więc dali mu taką kamienicę tutaj. I ta kamienica jest tutaj do dzisiejszego dnia, ponieważ w czasie II wojny światowej 80% Belgradu zostało, tak jak Warszawa, rozbite po prostu, zrównane z ziemią, a ta kamienica została. Niestety nie zrobili nic z tą kamienicą, zabronili tutaj komukolwiek mieszkać, zabronili cokolwiek tutaj ruszać. No i tak niszczeje, aż w końcu właściciele tej kawiarni weszli tam sobie po prostu na nielegalu do środka i mają tam po prostu swoją kawiarnię. Co tu jest? Woda. To przyjeżdżamy z naszymi baniakami. Przyjedzie wieczorem. Ważna święcona. Thank you.
Budynek teraz zaraz obok mnie to jest meczet i to jest to jedyny meczet, który znajduje się w Belgradzie. Kiedyś tu było ponad 80 meczetów, ale po prostu wszystkie zburzyli, bo chcieli po prostu przepędzić stąd muzułmanów. Ostał się tylko jeden, a tylko dlatego, że zmienili go na kościół katolicki i kiedy oni po prostu burzyli te wszystkie meczety, to tutaj był kościół katolicki. Później za czasów Otomana przywrócili to po prostu muzułmanom. Zobaczcie, ulica Tadeusza Kościuszko. Albo Kościuszki. Więc tak, za nami tutaj jest piękna budowla. Jest to twierdza w Belgradzie. I ta twierdza kiedyś była cała biała. Te wszystkie kamienie, one są jasne. A one kiedyś były bardzo białe i stąd nazwa Belgrad. Bo Belgrad, tłumacząc na polski, to jest białe miasto. I od tej wieży wzięła się nazwa miasta. Co jest fajne w tym miejscu jest to, że jest wejście za darmo. I w środku zrobili jakiś park, no i restaurację, więc można sobie wejść na zamek. Najważniejszy zamek w kraju za darmo. Jest to piękna sprawa. Drugą darmową rzeczą w Belgradzie są toalety publiczne. Już widzieliśmy dwie miejskie publiczne toalety za darmo. Polscy włodarze, uczcie się. Co tu jest? To jest Belgrad? A więc jednak okazało się, że Dunaj przepływa przez Belgrad, także jesteśmy właśnie nad Dunajem. I co ciekawe, na środku Dunaju jest olbrzymia wyspa i ona jest cała zielona, nie ma tam żadnych zabudowań, domów, nie mieszkają tam ludzie. Jest ona pozostawiona jako takie miejsce, gdzie mieszkają zwierzęta, przede wszystkim ptaki dzikie. I pani przewodnik powiedziała nam, że przylatują tutaj nawet ptaki ze Skandynawii na zimowanie. Także bardzo nam się podoba ta idea, bo no jest to piękna, zielona wyspa, która jest pozostawiona w dzikości. Można tam popłynąć, można sobie wynająć kajak, ale nie ma wycieczek. Tam przed nami znajduje się pomnik żołnierza. On oryginalnie został wzniesiony zaraz po pierwszej wojnie i znajdował się w centrum miasta, naprzeciwko hotelu Moskwa. Jednak panie, które mieszkały tam w centrum miasta i w tym hotelu, zaprotestowały przeciwko temu pomnikowi, ponieważ on jest nagi i nie chciały oglądać jego na gości. Także przenieśli go tutaj i on jest teraz ustawiony w stronę byłych Austro-Węgier. No i jest na pamiątkę wojny. Tak, i świeci. Budynek przed nami to jest najstarsza kafana w Belgradzie i możesz tutaj napić oryginalnej tureckiej kawy. A nazwa tego miejsca to Pytajnik, ponieważ wielokrotnie zmieniano nazwę i ludzie byli totalnie skonfuzowani, częściej nie wiedzieli, gdzie mają iść, jak się to nazywa, więc skąd nowy właściciel zmienił nazwę na Pytajnik. I jest Pytajnik po prostu. Bardzo miła, sympatyczna pani, polecamy wam udział w tym free walking tourze. Są jeszcze inne godziny, są o 10.30 rano, o 16.00 ktoś jeszcze. Tak, na Belgrad free tour. Fajne, łatwo do znalezienia w internecie. Co spisać w Google i się wyskoczy. My teraz idziemy do miejsca, które poleciła ta pani. To miejsce się nazywa Rakija Bar i mają tam 60 rodzajów rakii, więc za chwileczkę zobaczycie weselszą odsłonę Kasi i Łukasza. Nastąpiła zmiana planu. U nas dość często się zmienia plan i wygląda to w ten sposób, że nie idziemy dzisiaj na rakiję i nie pijemy alkoholu, ponieważ wyjeżdżamy z Belgradu. Musimy wyjechać dzisiaj, albo przynajmniej ustawić się do wyjazdu, bo nasz parking jest taki, że on za dnia się po prostu totalnie korkuje, nie ma możliwości wyjechać. Można tylko do niego wjechać i wyjechać w ciągu wieczoru, po zmroku. Więc musimy wyjechać samochodem dzisiaj z parkingu. No a jak już wyjedziemy, to prawdopodobnie pojedziemy sobie po prostu dalej gdzieś i zatrzymamy się w jakiejś innej miejscowości. Ale no to czas pokaże. Na razie idziemy jeszcze tak sobie po prostu luźno pochodzić po Belgradzie, a później na parking i dalej.
I jak tam ta rakija jakaś smakuje? Dobra? To jest woda, bardzo dobra. Też taką porcję przełknęłaś bez przepity. Ty to jesteś Polka. Ty to jesteś, żartownie się. Jako, że ja będę prowadził za chwilę po lemoniada. Jezu. Co jest? Syrop. Syrop z cytryny. To jest najlepsze grillowane mięso, jakie w życiu. Jesteśmy już w aucie, powolutku zbieramy się do drogi. Postanowiliśmy już dzisiaj wyjechać z Belgradu, żeby ominąć korki po prostu. Jedziemy w stronę parków narodowych z przystankiem. No i tak, Belgrad nam się bardzo podobał, bardzo fajne miasto, bardzo, bardzo przyjemni ludzie, bardzo przyjaźni, dużo się uśmiecha, dużo osób mówi po angielsku, właściwie większość. Wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, mówili po angielsku. Podobieństwa do Polski są takie, że co krok jest po prostu apteka. W każdym miejscu, na każdym rogu jest apteka. I to z ciekawostek jeszcze, które zauważyliśmy, to jest taka, że jest dosyć sporo bezpańskich psów, takich dużych kundli, ale też jest dużo psów, jakby dużo ludzi z psami i wszyscy ci ludzie mają jakieś rasowe psy. Nie ma kundelków branych z schroniska, tylko każdy, kto, jeśli jakiś człowiek ma psa, to zazwyczaj jest to jakiś pies rasowy. Bardzo ładne, bardzo fajne te pieski były. No i cóż, i tyle. Nie jest to jakieś starodawne miasto, mimo że jest to jedna z najstarszych stolic Europy, to jednak przez te liczne wojny nie zostało zbyt wiele zabytków, ale na pewno jest fajnie, fajny klimat. Bardzo dużo jest ludzi na mieście, ludzie lubią spędzać czas na zewnątrz, także jest to fajne. A my jedziemy dalej. 2,5 godziny, a tu mówi godzinę 15, ale to jest to samo. Ej, mamy awarię, mamy pierwszy raz poważną awarię. Właśnie wyszukałam nasz trójkąt. To jest trójkąt. Poszła nam opona normalnie na środku drogi, co się zaczęło dziać, telepać. Zatrzymaliśmy się i normalnie pękła nam opona. Także rozkładam trójkąt. Łukasz już tam naprawia, zazwyczaj pokażemy, co się stało. Po prostu mamy oponę w strzępach. Nie mam pojęcia, jak działa trójkąt. Dobra, udało mi się złożyć trójkąt i tak go gdzieś położyć. Łukasz podnosi auto na lewarku. Na razie podnoszę, próbuję odzyskać. Aha, koło. Koło, no. Więc na razie dostajemy się do koła. Masakra. Jest w strzępach. Tego jeszcze nie było. Egzamin. Tak. Nikt się nie zatrzymuje, nie pyta nam, czy na pomóc, ale może to dobrze, bo... No nie wiem, czy byśmy... Nie, no dogadzimy, dogadaliśmy, ale jesteśmy też w takim nieciekawym miejscu, że nie ma się tu nawet jak zatrzymać. Tyle dobrze, że jest przystanek autobusowy. I stanęliśmy tu. Strasznie śmierdzi. Tu masakra. Masakra. Dobra, wyłączam się, idę pomagać Łukaszowi. Jest nasze kółeczko zapasowe. Takie brudne. Ale jest. Myślisz, że nie załatamy? Myślę, że nie. Ja strzyję. Niestety nasz klucz nie był w stanie odpoluzować śrub od koła. Na szczęście wypatrzyliśmy, że tam jest obok stacja benzynowa i Łukasz poszedł i kupił taki wielki, porządny klucz, no i mówi, że idzie. Idzie. Powolutku. Że klucz się gnie, to klucz się wygiął. No, klucz. Przyszli panowie nam pomóc. Przynieśli stary, dobry sprzęt. A ty stykasz, że zmyjesz, no. Kracie, lachy. Jestem szczęśliwa, bo pomoc. Nie ma do potury. Nie wiesz, że oni umorą do potury, nie ma, wiesz. Jeszcze dupy, to jeszcze dupy, nie, jeden.
They go away, no good route. Dobra. Jesteśmy uratowani i no kurde, po prostu dobrze ludzie są wszędzie. Jesteśmy już w aucie, auto jedzie, powoli będziemy się toczyć, bo jeszcze musimy trochę dopompować powietrza, a nie ma tutaj na tej najbliższej stacji powietrza, ale to nie jest ważne, bo po prostu zjawili się dobrzy ludzie, którzy nam pomogli. No, w ogóle jak przyszedł nam kupić na tą stację, najpierw nie było klucz, klucz zaczął wyginać, więc później poszedł na stację, która była za obok, sobie myślał, a może kupię klucz, to będzie dobrze, nie? I tutaj na miejscu był taki jeden pan, już troszkę wypity, i mówi, może ci pomóc, nie? Ja mówię, nie, nie, ja sobie tym kluczem poradzę. I potem ten pan przyszedł po piwku, dokończył piwko i przyszedł z tym kluczem, większym kluczem, za ten klucz, który kupiłem, on po prostu się wyginał. Więc poszedł do domu, wziął swojego ojca chyba, albo teścia klucz i tego teścia włącznie. No i razem to odkręcili i zadziałało, zamienili bez żadnego problemu i po prostu starym, zardzewiałym kluczem odkręcili, nie? A nowisieńkim, pięknym kluczem za 700 dinarów nie udało się, po prostu klucz do wyrzucenia. Kazali nam pojechać jeszcze jutro na serwis i sprawdzić, bo to koło po prostu, wiecie, to jest, no, trzeba to po prostu naprawić jutro w serwisie, ale się udało, więc jedziemy teraz przed siebie, kontynuujemy nasz podróż. Boże, dzięki ci za takich dobrych ludzi. A, i Masi mówi, tak, Serb to dobry człowiek. Witam w systemie nawigacyjnym na Witel, Pilnie Urbański. Boże, to zawsze dojedziemy, do zakażemy razem. Samo połączenie z satelitami. Dobra, super, jedziemy, udało się. Nie ma się co bać z Serbii, tutaj są dobrze ludzie. Bardzo dobrze ludzie i tak dużo osób się pytało, że mam pomóc, nie? Dokładnie. Najpierw ja właśnie powiedziałam, że nie, ale potem samochody się zatrzymały, no, no kilka osób i dobra, ten pan. No, dramatu. Koniec. Jedziemy. Jedziemy. Uratowani. Aleluja. I do przodu.